Witam, witam wszystkich. Tak, ja się pana przedstawiłem, proszę, to sam przedgłębiony. Jarosław Andrzejewski, Mexicano TV. Dzień dobry pani też również. O, mamy komplet. A będziemy dmuchać? Zaraz sprawdzimy, tak. Co pan robi w okolicy? Chodzę, tu często filmy nagrywam. A jakie filmy pan nagrywa? Jakie filmy? Na YouTube. Jestem YouTuberem. No. No co mam zrobić? No macie, patrzcie. Nie wiem, czy widać. Mexico TV. A tak, dokładnie. No nie sprawdziłem, więc tak nie. Notary chyba. Trudno. No. I dlatego tu nagrywam różne materiały dziwne. Takie ciekawe, ciekawostki, no po prostu ciekawostki z życia wzięte, nie? Żadnych krzyp ja nie biję, żeby, bo jakieś zgłoszenie było ponoć, że jakieś szyby tu bite były, tak? A może pan widział kogoś innego, jak to się robi? Nie, nikogo tu nie było, nikt nie bił szyb. Na pewno nie w tym momencie. Absolutnie, na pewno nie. Także waszych twarzy nie będzie widać, także spokojnie, nie? Już się nauczyłem trochę. Dobrze. Zaraz pojadę na Motysiaki, jeszcze gdzie? Ja mam do domu przez most tylko. I na nogach się trzymam. Czy pan dzisiaj spożywał trochę? Tak, pewnie, piwo piłem. Dawno temu? Godzinę? Jedno piwo, tak? Nie jedno. Trzy. Trzy piwa w godzinę, tak? Ale nie tak, że jedno po drugim, tylko... Okay. Tylko tak, na luzie. Jasne. No. Mówię, nie pokazuję twarzy, panowie. Także luzie. A w tym domu, do którego pan panu blisko, pan tam sam mieszka, czy z kim w pomieszku? Z mamą. Z mamą w pomieszku. Tak. Z mamą. Dobra, i kto to zgłaszał, jest świadek? Nie ma świadka. Znaczy ja podejrzewam, kto to zgłaszał, ale to moim zdaniem... No? Ale nie ma pomarańczowej bluzy. I kontaktowałeś się z dyżurem, czy będzie świadek, czy nie? Nie. Kontaktu się z dyżurem, świadek. A trzy osoby, Boże Święty. No i jeszcze pies w środku, tylko już nie chcę filmować psa. To jest dopiero akcja. To będzie dobry materiał, naprawdę, słuchajcie. A jak nie zawiniecie, to zawiniajcie. Ja nic nie zrobiłem złego. Absolutnie nie rzucałem żadnymi butelkami. Nie jestem już... Za stary jestem na jakieś takie pierdoły. No teraz to jest ciekawsze, jak coś się dzieje, nie? Nie, no to możecie sprawdzić na telefonie. Nie ma problemu, bo bym to przecież nagrał, nie? Gdybym chciał to rzucić na materiał, to bym to sobie nagrał. Mamy pana i pytanie, czy będzie jakiś świadek jakiś zgłaszający? Tego dajesz, tego do końca, żebym to czuł. Absolutnie nie. Ładne samochody macie teraz. No tutaj, tym tak, zobaczmy tego nagrodu. No, zobaczymy. Pana ktoś się wyrzuci, żeby to zobaczymy, co z tego wyniknie. Te szyby to powybijane są 100 lat temu, jak to się mówi. Dwa radiowozy, o Jezus Maria, masakra. Dokładnie. To jest pomówienie. Poczekam. To jest jakieś pomówienie w ogóle. Kto pana pomaga? Nie wiem. Ja widzi pan, ja mam dużo widzów, nie? I są widzowie tak zwani. O, to wydmucham sobie nieźle. No to. Wiem, jak języka pod ręką, ja trzymam. No. Co, mam dmuchać? Dużo powietrza. Tak, dużo powietrza i mocno wstanie, nie? No, języka po prostu tam. No tak. Jeszcze raz. No ja nie, ja nie dmuchałem nigdy. Ale nie dotykać ustami. Nie dotykać ustami. Dobra, lecimy, spróbujemy. Niezła faza. Tego jeszcze nie robiłem. Będzie wesoło, zaraz na Matysiaki podnimy. Jeszcze raz, no. Mocno, dziękuję bardzo. No jestem. No i co na nim kupuje pan ma w tym momencie? No to mało. Tutaj sprawy, że przybywając tutaj na terenie tego obiektu, stwarza pan zagrożenie na swojego życia i zdrowia. No, podejrzewam, że tak. Ale dlaczego to nie jest, słuchajcie, dlaczego? Ja nie będę pani pokazywał, tylko pokażę to.
dlaczego to nie jest zagrodzone? Od tego zacznijmy. Tak, to było zagrodzone, tylko wiadomo, że są ludzie, którzy przychodzą i tego zagrodzenia otwierają, tak? No to jeżeli obiekt otwierają... nie jest całodobowo monitorowany, niszczony. No tak. Więc... No ja wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę, ale bardzo dużo ludzi przychodzi, nie tylko ja. Wiele ludzi przychodzi, wiele małolatów i tak dalej, no. Dlatego, proszę pana, są tak liczne interwencje policji w tym miejscu. No, są patrole. No właśnie, wiem, no widzę właśnie. Wszystko dla pana dla bezpieczeństwa i pana zdrowia. Ja jestem bardzo bezpieczny. Mam bardzo się cieszę. No, dobrze, już skończę to nagrywanie.